Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś porozmawiajmy o pieniądzach. Jest kolejna okazja do tego, żeby porozmawiać o cenach roślin, ile kosztują rośliny i czy w rośliny warto inwestować. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, dzisiaj temat bardzo kontrowersyjny, porozmawiamy o pieniądzach, o inwestowaniu w rośliny, jak to jest z tymi cenami roślin. A okazja nadarzyła się do tego wręcz idealna, ponieważ mamy ku temu duży, duży powód. Ponieważ w Biedronce pojawiły się kolejne Pink Princess i tym razem, jak widzicie, mam je też w moim domu. Udało mi się kupić i trafić na nie. Przy okazji było ich naprawdę sporo. Było tych roślin, kiedy ja przyszłam do sklepu, myślę, około 20-20 kilku, a widać było, że nie byłam pierwszą osobą, która już tam w tych princeskach przeglądała, ponieważ już były wstępnie, można powiedzieć, przesegregowane przez kogoś, także bardzo temu komuś dziękuję, kto był przede mną w sklepie, bo można powiedzieć, zrobił taką wstępną selekcję za mnie. No i te słabiej wybarwione, widziałam, były odłożone z boku, natomiast w tej takiej głównej części, gdzie chyba były wcześniej wystawione, więc była tam dość spora przestrzeń, czyli było ich, myślę, jeszcze zdecydowanie więcej, no to tam znajdowały się te ładnie wybarwione, także mam kilka takich egzemplarzy. No i jak widać, mają bardzo ładne wybarwienie, jest ono mocne. Tutaj jest nawet połowa blaszki liściowej ładnie przebarwiona z obu stron, także taka pełna wariegacja. No pojawiły się princeski. To jest drugi w tym roku rzut princesek, jeżeli chodzi o Biedronkę. Pierwszy pojawił się w styczniu i był to taki, można powiedzieć, no, mocny akcent na początek roku dla wszystkich kolekcjonerów roślin. Wtedy pojawiły się one w miksie i u mnie w Biedronce wtedy w tym miksie no, nie pojawiła się żadna właśnie princeska. Były inne takie malutkie w szósteczkach, bo to są takie małe szósteczki, doniczki. Natomiast tym razem te rośliny, jak widzicie, no sporo wystają ponad te foliki, także pomimo rozmiaru doniczki szóstki, to te rośliny są dosyć mocno podrośnięte, no i przede wszystkim pięknie wybarwione. Wtedy tamte princeski, no cena była jeszcze minimalnie niższa, bo chyba kosztowały 8,99, natomiast były raczej słabo wybarwione i wydaje mi się, że były nieco mniejsze. Ja mówię, wtedy nie widziałam żadnej princeski, ale pamiętam te rzeczy z tego miksu i one były troszkę mniejsze, więc tym razem o złotówkę drożej, ale zdecydowanie rośliny większe, lepiej wybarwione. No i to największa różnica. To w styczniu pojawiły się one w formie miksu. Natomiast tym razem, jak tutaj możecie zobaczyć na tej, bo specjalnie jeszcze ich nie powyciągałam z tych folijek, możecie zobaczyć, że występują one już tutaj nie jako forma miksu, tylko po prostu Pink Princess. Jest to już w pełni tak jakby konkretna odmiana, która trafiła do sprzedaży, więc no muszę przyznać, wspaniała sprawa. Jeszcze w idealnym momencie się pojawiły, ponieważ pojawiły się przed Dniem Matki i nie ukrywam, że ja kupiłam sobie zarówno dla siebie taką roślinkę, jak i kupiłam również dla mojej mamy w prezencie, bo wiem, że akurat z tych różnych roślin kolekcjonerskich, jak oglądała, to zawsze mówiła, że właśnie Pink Princess to było coś, co przykuło jej uwagę. I właśnie te różowe liście gdzieś jej się bardzo spodobały, więc myślę, że się bardzo ucieszy z tego prezentu. No i jeszcze tylko przesadzę jej wcześniej do odpowiedniego podłoża, ponieważ no widzę, że one są posadzone w takim, no takim raczej typowym, produkcyjnym, dosyć zwięzłym podłożu. Natomiast co też ciekawego, to nie wiem na ile będę w stanie Wam to pokazać, ale tu przez te dziurki widać, że już wychodzą korzenie. Bo tak jak powiedziałam, mam kilka egzemplarzy. Na tym chyba będzie to widać bardziej. Tutaj widać, że wychodzą już korzenie przez te dziurki. Także no bardzo takie rozrośnięte, co zresztą widać. Szósteczka szósteczce bardzo bywa nierówna. Jak chcecie zobaczyć mikrusy w szósteczkach, to mam taki film, gdzie kupowałam filodendrony na Allegro. To było jesienią, chyba w listopadzie albo grudniu, chyba listopad. I no tam wtedy to przyjechały takie listeczki, że jak ta doniczka szóstka ma tą średnicę 6 cm, to tam tak ledwo coś było widać na środeczku, a tutaj widzimy w szósteczce mamy rośliny, które są naprawdę spore i zdecydowanie można je przesadzić. Po rozluźnieniu myślę, że można spokojnie o jeden rozmiar tą doniczkę gdzieś zwiększyć. Ja mam chyba takie doniczki ósemki, to myślę, że może
do takiej doniczki trafi ta dla mojej mamy, a ja swoje mam w planie posadzić może w doniczkę taką troszkę większą, ale posadzę po 3 rośliny do jednej donicy, bo stwierdziłam, że tak będzie świetnie gdzieś komponować, tych liści będzie trochę więcej. No a jak widać, wariegacja no nie jest zła. Tutaj jest taki listek nowy, jeszcze taki brązowawy, ale to akurat mniej więcej jest tej wariegacji na spodzie liścia. No tak czasami z tymi wariegatami bywa, że no mają humor nam te piękne wybarwienie zrobić. No czasami więcej właśnie na spodzie liścia niż na jego górze, ale tutaj są naprawdę fajne te liście. Myślę, że ta wariegacja, jeżeli chodzi o te genetyczne predyspozycje, jest całkiem niezła w tej partii, dlatego sobie właśnie kilka sztuk kupiłam, wiele sztuk zostawiłam dla kolejnych osób. Mam nadzieję, że tym razem w tym rzucie było ich zdecydowanie więcej i każdy, kto miał ochotę kupić sobie Pink Princess, to zdecydowanie tym razem się załapie i uda Wam się uzupełnić kolekcję właśnie o ten okaz. Jak to jest z tym inwestowaniem w rośliny? Ja o inwestowaniu w rośliny zdecydowanie już mówiłam co najmniej kilkukrotnie na tym kanale, także jeżeli chcecie, to możecie poprzeglądać te archiwalne gdzieś materiały, gdzie już o tych trendach i inwestycji w rośliny to co nieco powiedziałam i zdecydowanie nie zmieniam swojego zdania, że inwestowanie w rośliny to jest zdecydowanie bardzo, bardzo wątpliwy temat. Część osób, które na samym początku tego szaleństwa gdzieś powiązanego, bo tego nie da się rozerwać, powiązanego z pandemią koronawirusa, z lockdownami, gdy na samym początku ktoś zainwestował właśnie w jakieś rośliny, które miały mocną tendencję wzrostu, a jeszcze są takiego typu, że dość szybko się rozmnażają, no to na pewno może być zadowolony i pewnie odniósł jakiś tam sukces od tej strony finansowej. Natomiast ja uważam, że generalnie inwestowanie w rośliny samo w sobie jako pomysł jest skazane na niepowodzenie. I dlaczego mówię o tym akurat przy okazji właśnie rzutu Pink Princess do Biedronki? Bo to już nie jest pierwsza taka historia. To historię bardzo, bardzo dobrze znamy na przykładzie innego filodendrona. Przyniosłam Wam tutaj pokazać takiego mojego maluszka z Dino. To jest filodendron Birkin. Bardzo dobrze wszystkim znany. W pewnym sensie gdzieś mają wspólną historię tego, że były bardzo poszukiwaną kolekcjonerską odmianą. No, przyjemną, ładną. Te paseczki są rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Rośnie tak kompaktowo. Fajna do postawienia gdzieś na stole, na parapecie. Także myślę, że taka właśnie bardzo przyjemna i wpadająca w oko nie tylko kolekcjonerom, ale też takim zwykłym, można powiedzieć, zwykłemu zjadaczowi chleba. No i podobnie trochę ta właśnie nasza księżniczka różowa też jest rośliną, która myślę może wpaść w oko też nie tylko kolekcjonerowi, szczególnie jeżeli będzie miała taką właśnie zwykłą cenę. I cóż to się wydarzyło w przypadku tego Birkina? W przypadku Birkina spadek jego ceny był absolutnie spektakularny, ponieważ też na początku, gdy pojawiały się pierwsze egzemplarze w Polsce, to były one na poziomie kilkuset złotych i podobnie było z Pink Princess, czyli taka niewielka sadzonka potrafiła kosztować na przykład 400 zł. I to było tak całkiem niedawno, aż w pewnym momencie po prostu wypuszczone zostały gigantyczne po prostu partie produkowane w laboratoriach tą metodą namnażania tkankowego TC, Tissue Culture. No i po prostu rynek zalało w niskich cenach i bardzo szybko Birkin z poziomu kilkaset złotych za sadzonkę zaczął kosztować kilkadziesiąt złotych za sadzonkę, a następnie trafił do sprzedaży takiej już absolutnie dostępnej dla każdego. Można było w drodze po bułki, w sklepach dyskontowych, w sklepach spożywczych kupić roślinę w cenie na przykład kilkunastu złotych i ten konkretny egzemplarz, który właśnie teraz Wam pokazuję, to jest taki egzemplarz kupiony po prostu w Dino. I tak oto właśnie z rośliny kolekcjonerskiej bardzo, bardzo szybciutko roślina potrafi stać się rośliną wszędzie obecną, wszędzie dostępną i na pewno wszystkie osoby, które wcześniej kupiły w dużo wyższych cenach te odmiany, no pewnie nie były zadowolone z tego, że w krótkim czasie można było tę roślinę kupić. No jeżeli chodzi o półkę cenową, to spadło chyba tak sporo, prawie że
prawie że do samego parteru. Niemniej jednak jest to odmiana dalej bardzo piękna, ja ją lubię. To tak jak powiedziałam, to był taki egzemplarz, taki troszeczkę zmęczony właśnie z Dina, jeszcze z jakiejś wyprzedaży, kupiony chyba za 9 zł. Także ma tutaj takie uszkodzenia mechaniczne na liściach, ale nowe liście wychodzą bardzo ładne, bardzo zgrabne. Także historia Birkina powtórzona chyba zostaje trochę przez naszą właśnie różową księżniczkę. I czy będą kolejni? Zdecydowanie będą też kolejne rośliny. Zdecydowanie kolejne rośliny również będą trafiały do tego takiego bardzo dostępnego obiegu. Będą w absolutnie dużej ilości egzemplarzy dostępne, w niskich cenach i na pewno stracą status swojego takiego okazu kolekcjonerskiego. W tym roku właśnie zaczęło się tą biedronkową Pink Princess w styczniu, ale też trzeba przyznać, że od początku samego roku sukcesywnie w tych wszystkich marketach powoli widzimy, że pojawiają się coraz większe ilości tych bardzo kolekcjonerskich, poszukiwanych filodendronów, bo to są i filodendrony White Night, i filodendrony te takie welurowe, bo i verrucosum, i melanochryzum, naprawdę ten wachlarz możliwości do zakupu stacjonarnie i w naprawdę już rozsądnych cenach jest coraz większy. Widzimy początek też drogi właśnie tych filodendronów tak zwanych kiedyś kolekcjonerskich, co samo określenie też, myślę, budzi dużo wątpliwości i może nawet i kontrowersji. Ostatnio w Biedronce też pojawiły się żółte filodendronów Red Sun oraz Prince of Orange. One wcześniej już się pojawiały w tych marketach budowlanych, tam były w nieco większych, nieco większe te egzemplarze, w nieco też wyższych cenach, ale trzeba przyznać, że no pojawiają się, przede wszystkim pojawia się też mój ulubiony melanochryzum, co mnie niesłychanie cieszy i niesłychanie mnie cieszy, że wcześniej pojawił się już w takiej powszechnej sprzedaży filodendron Birkin, a teraz pojawiła się Pink Princess. Muszę przyznać, że ten trend tego, że te właśnie kolekcjonerskie rośliny pojawiają się w takim właśnie powszechnej sprzedaży, że każdy może sobie kupić. Mam nadzieję, że jeszcze ta dostępność się pojawi w tym sensie, że częstsze będą dostawy tych roślin, że to nie jest takie na zasadzie takiego jednorazowego rzutu, bo tak jak widzieliśmy, no był ten rzut w styczniu, teraz musieliśmy poczekać kilka miesięcy, był teraz właśnie majowy rzut Pink Princess do Biedronek. Ciekawa jestem, kiedy pojawią się kolejne. Mam nadzieję, że się pojawią i że to faktycznie stanie się takim standardem, ponieważ chciałabym właśnie, żeby każdy, kto ma ochotę sobie taką roślinę kupić, mógł sobie ją kupić i nie miał z tego powodu no właśnie żadnego problemu właśnie z brakiem dostępności tej rośliny, czy z wysoką ceną. To jest jedna z tych rzeczy, z których w jakiś sposób sobie zdawałam sprawę wcześniej, ale od kiedy prowadzę ten kanał, to ilość wiadomości, która do mnie dociera od Was, jest ogromna i powiem szczerze, że niektóre z nich mocno mnie martwią, jak czytam komentarze, czy wiadomości do mnie właśnie od osób i piszecie, że no zdarza się Wam na przykład kupić roślinę pomimo tego, że nie macie na nią pieniędzy. Część osób nawet pisze, że pożycza pieniądze po to, żeby kupić rośliny. Część osób właśnie pisze o swojej frustracji, tym, że bardzo by chcieli pewne rośliny mieć i nie mogą sobie na nie pozwolić. I jest to naprawdę bardzo, bardzo przykre. Więc cieszy mnie ten trend i mam nadzieję, że on się utrzyma i mam nadzieję, że się skończy era tych bardzo drogich kolekcjonerów i tego, że cała ta roślinna pasja jest czymś takim ekskluzywnym i elitarnym, w tym sensie, że potrzebne są duże pieniądze, by móc bawić się w tą zabawę. Dlatego naprawdę bardzo mnie cieszy ta sytuacja w Biedronce, która miała miejsce i jeszcze raz chciałam podkreślić, jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu w rośliny, to ja zdecydowanie odradzam i zdecydowanie radzę się nad tym bardzo dobrze zastanowić, bo nie jesteście w stanie przewidzieć tego, czy roślina, w którą Wy zainwestujecie, właśnie nie pojawi się w lada moment w takiej sprzedaży jak chociażby Pink Princess. No i wtedy na pewno nie będzie to udane przedsięwzięcie od tej strony finansowej i przede wszystkim przestrzegam, no nie kupujcie roślin, jeżeli to nie macie na to środków, bo jak czytałam właśnie te wiadomości o tym, jak ktoś pisze do mnie, że pożyczył pieniądze, żeby właśnie móc sobie kupić jakąś alokację z wariegacją i właśnie jakieś inne
kolekcjonerskie z wariegacją rośliny, to muszę przyznać, że mam takie poczucie, że to chyba gdzieś się w przypadku przynajmniej niektórych osób zagalopowuje za daleko. Jednak mimo wszystko nie traćmy w tym wszystkim głowy, bo chociaż jest to bardzo przyjemne hobby i jest to coś bardzo fajnego i pozytywnego, no to trzeba jednak postawić temu gdzieś taką wyraźną, zdrową granicę i powiedzieć, jeżeli nie stać mnie na jakąś roślinę, to naprawdę warto poczekać, bo no można byłoby tutaj mnożyć przykłady tego, że wystarczyło poczekać na przykład pół roku i zamiast kupować sadzonkę ciętą do własnego ukorzenienia, można było kupić na przykład całą roślinę. Albo przykład taki jak właśnie Pink Princess, gdzie no można po prostu poczekać i taka nas może w życiu niespodzianka spotkać, że roślinę swoich marzeń będziemy mogli właśnie dostać w naszym sklepie gdzieś w pobliżu, stacjonarnie i to jeszcze w tak przyjemnej, niskiej cenie, także zachęcam do tego, żeby też nauczyć się może trochę więcej takiej cierpliwości, bo no wydaje mi się, że faktycznie jak się mówi o tym, że plant addicts i takie może żartobliwie jest to ujmowane, że tam są, że to jest właśnie taka forma uzależnienia, to wydaje mi się, że tutaj no nie do końca we wszystkich przypadkach można się z tego śmiać, bo niektóre historie brzmiały dosyć strasznie, powiem, jak do mnie docierały te sygnały, także przestrzegam, że gdzieś jest taka granica, którą można trochę przekroczyć. No i warto sobie zawsze zadać pytanie, czy kupuję dzisiaj, czy może kupię następnym razem. No w przypadku tych biedronkowych princesek, to myślę, że no lepszej oferty już zdecydowanie nie będzie, bo biorąc pod uwagę koszty transportu i produkcji rośliny, no to gdzieś to są już faktycznie takie ceny, że tyle rośliny zdecydowanie kosztują i będą kosztowały, ale sami wiemy najlepiej, ile kosztują te okazy kolekcjonerskie, jak kosmiczne ceny potrafią osiągać, że są to ceny w setkach złotych, a niejednokrotnie nawet i w tysiącach złotych, a te takie najbardziej poszukiwane na całym świecie to są już w ogóle kwoty dla mnie niewyobrażalne, że tyle może kosztować roślina i to jeszcze na dodatek niewielka roślina. Także taki wielki prezent Biedronka nam tutaj można powiedzieć w maju zaserwowała z okazji też może Dnia Matki, także ja tutaj sobie zakupiłam zarówno w prezencie dla siebie, jak i również dla mojej mamy, bo Dzień Matki będę świętowała ja z moimi dziećmi, ale również będę świętowała Dzień Matki z moją mamą i wiem, że na pewno taka roślina bardzo jej się spodoba. Jeszcze tak powiedziałam, tylko je przesadzę do lepszego podłoża, bo no to podłoże produkcyjne nie wygląda najgorzej. Mogę wyciągnąć razem. Nie wygląda najgorzej, ale jest dosyć zwięzłe. I no popatrzcie, jaka piękna roślina. No to nie jest taki maluszek. Ja Wam zresztą przyniosę jeszcze, w sumie stwierdziłam, i pokażę tego maluszka. Jedynego maluszka, który przetrwał z tych maluszków właśnie z jesieni. To jest, kochani, ten filodendron, który kupiłam jesienią, więc minęło pół roku. Zdecydowanie podrósł, wyszedł już poza pudełko, już nie mieszka w tym pudełku, które myślę część z Was przynajmniej pewnie kojarzę. No i tak to wygląda. A tak wygląda ten filodendron z Biedronki. Muszę tak odsunąć, żebyście to byli w stanie w jednym kadrze zobaczyć. Także no maluszek w szóstce i maluszek w szóstce tutaj świeżo po zakupie. A tutaj pół roku później, czego no miał tylko te liście takie. To i tak było nieźle, bo wystawał ponad doniczkę, tak mówię, tamte, które nie przetrwały, to jeden był w ogóle taki mikromalutki i miał tylko takie mini listeczki, że ledwo coś tam było w tej doniczce widoczne. No on z czasem, widzę, ten kolor swój traci, to jest filodendron Red Sun. Teraz widzę, że te liście już idą w kierunku takiej zieleni. Jak wychodzą nowe liście, to są one takie dosyć intensywnie kolorowe, szczególnie jeżeli jest w słonecznym takiej ekspozycji. Także no właśnie takie maleństwo nadal, ale żyje. W przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych, czyli Malaya Gold, wtedy jeszcze kupiłam, i Prince of Orange, to te niestety w ogóle nie przetrwały. Miały niesłychanie maleńką ilość, jeżeli chodzi o
system korzeniowy. Tutaj było nieco lepiej, był nieco większy, no i właśnie przetrwał, ale też w zasadzie przechodził ciężką reanimację w tym pudełku, bo był absolutnie niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, a w Biedronce widzimy. I tutaj jest szósteczka, i tu szósteczka, takie same szare. No ale jest różnica. Jest różnica, więc powiem szczerze, że no, jeżeli chodzi o takie maluchy, w sensie coś, co ma doniczkę w rozmiarze 6 cm, no to nie mam problemu z tym, żeby to kupować, bez względu na to, czy to będzie w Biedronce, czy gdziekolwiek indziej, bo taka roślina już naprawdę realnie ma właśnie szansę tego, żeby samodzielnie funkcjonować, a te maluchy takie, które czasem mają 2, czasem 3 takie mikrolistki tylko, no to niestety życie i moje doświadczenie tutaj z nimi pokazało, że no nie radzą sobie i nawet jak były w słoiku najpierw sobie nie radziły, przełożyłam do tego takiego pudełka, w którym no wilgotność jest 100%, no to ten jakoś przetrwał, ale też zanim on podrośnie, to chyba minie kolejny rok, mam wrażenie, także no z tymi maluchami to dla mnie bardziej hit niż hit. Tym bardziej, że też pamiętam, kupiłam tego filodendrona w cenie 20 kilku złotych. Był bardzo mały. Dwa inne straciłam z tamtego zakupu. W zasadzie ostatnio w Biedronce były w niższej cenie większe sadzonki. Także jeżeli czegoś nie macie, nie kupujecie teraz, to po prostu czasem naprawdę wystarczy poczekać i kupić dobry egzemplarz. Bo warto poczekać na coś właśnie sensowniejszego, niż się tak wychodzi na to rzucić na pierwszą opcję. A tych maluchów będzie na pewno mnóstwo i nie braknie. Bo jak coś jest produkowane właśnie w TC, to tego są tysiące, więc część ogrodnicy wypuszczą jako takie maluchy właśnie, część wypuszczą jako takie podrośnięte maluchy, część nam przesadzą do większych doniczek i sprzedadzą jako takie już średnie rośliny, także to też nie jest tak, że oni mają to nieskończone możliwości przechowywania, także te rzuty tych roślin będą się pojawiały, markety bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, że rośliny są modne, chcą też tym nas zachęcić do zakupów, więc też to widzieliśmy. Wszystkie sklepy w zasadzie starają się postawić na rośliny, starają się, żeby ta ich oferta była no taka jak najbardziej różnorodna i ciekawa, żeby też te ceny były możliwie takie właśnie rozsądne, których my będziemy chcieli je kupować. Także myślę, że wiele, wiele jeszcze nowych niespodzianek przed nami. A jeżeli chodzi o inwestowanie w rośliny, to ja od początku byłam do tego bardzo sceptycznie nastawiona, ponieważ to, co może zrobić jakiś tam jeden czy nawet setka kolekcjonerów, którzy będą sobie swoje rośliny cieli na węzły i je rozmnażali, to jest nic w porównaniu z tym, jak no po prostu jakieś ogrodnictwo wypuści partię, którą właśnie produkują masowo przez te kultury tkankowe, no to wtedy po prostu jest taki moment, że rynek, jak w przypadku Birkina i jak w przypadku Pink Princess, po prostu rynek zaleje i koniunktura, jeżeli chodzi o te sadzonki, no całkowicie zniknie, także jest to obarczone gdzieś dużym ryzykiem, nie mówiąc już o innych ryzykach, że to się po prostu może na normalnym świecie nie udać, ale nawet zakładając ten optymistyczny wariant, że wszystko się uda, nic nie zgnije, niczego nie zaatakują szkodniki i tak dalej, to no po prostu to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować, a to jest coś, co się dzieje. Te rośliny już są produkowane, wiele z nich czeka na sprzedaż, wiele z nich po prostu już jest przygotowanych, pewnie nawet i pozamawianych. A mnie cieszy to właśnie, że ten trend obecnie jest taki tej dostępności roślin, spadku cen, bo naprawdę chciałabym już nie dostać ani jednej wiadomości, że ktoś z Was bierze pożyczki, pożycza po rodzinie, jakoś się zapożycza, żeby kupować rośliny. Chciałabym, żebyście każdy, kto ma ochotę jakąś roślinę mieć, był sobie ją w stanie kupić, żeby ona kosztowała właśnie takie rozsądne ilości pieniędzy i tak jak trzymam właśnie tą princeskę, żebyście, jeżeli marzycie o niej, to też trafili na nią w swojej Biedronce. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się kupić, czy może kupiliście w styczniu, czy może po drodze kupiliście, bo tam było też kilka rzutów w innych marketach, między innymi też były rzuty w Auchan, były też rzuty dość spore w Obi i w Obi widziałam, że dość weszły też w
nieco wyższych cenach, ale też takich dosyć rozsądnych do stałej sprzedaży. No i teraz mamy kolejny po prostu hit, jeżeli chodzi o cenę. Tutaj jest Biedronka. Wiem, że też cały czas widzę na Instagramie nowe filodendrony, gdzieś pojawiają się w ofercie Leroy Merlin. Także we wszystkich tych marketach, do których wychodzicie, do których zaglądacie, to na pewno coś można znaleźć. Ja czekam po prostu na kolejne hity gdzieś w jakichś gazetkach, czy może tym razem Dino albo Netto. Co kolejnego się pojawi? Napiszcie, czy macie jakiś typ, która roślina będzie kolejną po birkinie i filodendronie Pink Princess. Ja mam swój typ. Ja myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że pojawi się właśnie w szerszej sprzedaży, myślę, prawdopodobne jest melanochryzum ze względu na te welwetowe liście. A drugi z filodendronów, gdybym miała obstawiać, który się ma szansę pojawić w takiej właśnie sprzedaży, też takiej szerszej właśnie w marketach, w dyskontach spożywczych, to postawiłabym chyba na Painted Lady. Wydaje mi się, że te dwa filodendrony mają szansę powtórzyć gdzieś ten sukces Birkina i Pink Princess. Dajcie znać w komentarzu, co wy typujecie. A ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że możecie ten kanał zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, jeżeli chcecie dostać powiadomienie o tym, kiedy pojawi się nowy film. I kochani, miłego dla Was dnia, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce, pa, pa!